Po raz czwarty pod patronatem starosty powiatu wrocławskiego zorganizowano konferencję dotyczącą mediacji. Mediacje w systemie prawnym, ewolucja czy rewolucja. Data nie jest przypadkowa, bowiem dziś, 20 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. To jest konferencja, która jest połączona jako konferencja dla mediatorów i sędziów. W dniu dzisiejszym rozmawiamy na temat mediacji, czyli wszystkich tych spraw, które mogą trafić do sądu, a nie muszą trafić do sądu, bo między innymi po to kilka lat temu powołana została instytucja mediatora i rolą tego mediatora jest mediować, rozmawiać między stronami, które ewentualnie chcą pójść do sądu. W Polsce rocznie wpływa między 14 a 17 milionów spraw. To jest liczba naprawdę zastraszająca i tak 2/3 tych spraw to są sprawy stricte cywilne, więc gdyby udało się choć trochę z tych spraw pomediować, naprawdę byłoby lepiej. Mało wiemy o roli mediatora. Mediacja została wprowadzona w kodeksie cywilnym w 2005 roku i do tej pory mało o tym wiemy i niektórzy mówią, że w ogóle nie słyszeli, że coś takiego jest. Bardzo mocno zaangażowaliśmy się w projekt Ministerstwa Sprawiedliwości Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Powiat wrocławski dodatkowo wyasygnował własne środki na zadanie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej. W tym zakresie też chcemy bardzo mocno promować partycypację społeczną. Mówiąc najogólniej, ważne jest to, żeby spotykać się, rozmawiać, dialogować i słuchać się nawzajem. Mimo tego, że namawiamy wszystkich do tego, aby zakończyli spór w sposób ugodowy, niestety ludzie ze sobą nie rozmawiają. No to jest największy problem. Dlatego w mojej ocenie rola mediatora jest tą rolą takiego pomostu, przewodnika przed ewentualnym procesem sądowym. Świat się ciągle rozwija, zmieniają się różnego rodzaju sposoby rozwiązywania problemów. Tak samo dzieje się również w mediacjach. Tak samo dotyczy to naszej uczelni. Obecnie myślę, że coraz trudniej jest nam się dogadać. Tak jest. Taka jest nasza rzeczywistość. Dotyka to wszystkich, również studentów na uczelni. I wtedy mediator jako osoba absolutnie bezstronna, neutralna wobec problemu, no i przede wszystkim życzliwa studentom, może załatwić wiele. Uważam, że gdyby każda osoba, która zanim trafi do sądu, miała możliwość skorzystania nie tylko z pomocy prawnej adwokata, tak? No bo to jest oczywiste, że szukamy takiej pomocy, ale miałaby szansę skorzystania z pomocy mediatora, który wskazałby, jakie korzyści niosą to takie rozwiązanie problemu, byłoby o wiele mniej spraw w sądzie.